Radio Gdańsk. Słuchaj. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie pośle, witamy. Dzień dobry państwu. Uczestniczył pan wczoraj w obchodach rocznicy katastrofy smoleńskiej? Nie, słuchałem wystąpień przy telewizorze i modliłem się w intencji ofiar katastrofy. To skoro o wystąpieniach, zacytuję panu dwie wypowiedzi. Prezydent Andrzej Duda, to jest trochę dłuższa wypowiedź. Zwracam się do wszystkich z apelem: wybaczmy. Wybaczmy to wszystko sobie wzajemnie. Wszystkie niepotrzebne, przede wszystkim niesprawiedliwe słowa, wszystkie gorszące zachowania, wszystkie także i momenty poniżenia. Apeluję o wybaczenie, bo ono jest dzisiaj i nam, i Polsce, której przyszłości musimy budować, przyszłość musimy budować wspólnie, ogromnie potrzebne. Ono jest niezbędne. A potem wieczorem Jarosław Kaczyński mówi: Polacy wielokrotnie mylili się i wybaczali zbyt łatwo, przebaczenie jest potrzebne, ale po przyznaniu się do winy i wymierzeniu kary. Jak pan odczytuje te dwie wypowiedzi? To znaczy, dotyczą tego samego problemu, natomiast wybaczanie może być warunkowe i bezwarunkowe. Myślę, że oczywiście, że wyższą formą wybaczenia jest wybaczenie bezwarunkowe, natomiast dobrze jest, jeżeli druga strona, chociaż może zobaczy prawdę, przyzna pewną prawdę, że tam nie wszystkie rzeczy były ujawnione, informacje nie wszystkie były podane, że pewne rzeczy były zmanipulowane i tak dalej. Więc, a czy to nie jest tak, że prezydent próbuje tak mówić w sposób pojednawczy, a prezes jednak w sposób konfrontacyjny? Znaczy, no zawsze jest tak, że znaczy, pan prezes jest bardziej nieufny, bo ma większe doświadczenie polityczne i wie, że ludzie bardzo często zawodzą. Niestety standardy działania w obecnym świecie politycznym i nie tylko uległy znacznemu pogorszeniu i tutaj słowo się nie liczy, manipuluje się słowem i w związku z tym no, nie można być pewnym, że ktoś mówi dzisiaj tak, będzie mówił tak jutro. W sprawie katastrofy smoleńskiej, co trzeba zrobić pana zdaniem? Moim zdaniem trzeba dalej wyjaśniać temat katastrofy smoleńskiej, dlatego że w sposób oczywisty zostały popełnione pewne błędy poprzednio. Błędem pierwszym, katastrofalnym, było oddanie pełnego prowadzenia tego śledztwa w ręce Rosjan, którzy po prostu prowadzili to zupełnie w sposób urągający. A co można dzisiaj z tym zrobić? Tego śledztwa nie da się odebrać dzisiaj Rosjanom. Czy się da? Jeśli to jest błąd, jak pan mówi, to co można dzisiaj zrobić z tym, co wtedy postanowił polski rząd? Trzeba zweryfikować. Poza tym, jeżeli nawet się nie da nic zrobić z tematem, powiedzmy sobie, współpracy z Rosjanami, to trzeba zweryfikować wszystkie ustalenia poprzedniej komisji, bo część ludzi nie ma ustalenia do tych werdyktów komisji. Zaufania. Zaufania. Mhm. Jeżeli pani Kopacz, jeszcze przedtem jak była premierem, przyjeżdża ze Smoleńska i mówi, że przekopano pół metra ziemi i wszystko tam dokładnie posprawdzano, a potem to się okazuje zupełnie niezgodne z prawdą, no to jak mamy mieć zaufanie? A co miałaby wykazać ta komisja? Ta komisja, która, podkomisja teraz, która została powołana przez Antoniego Macierewicza, jakby miałaby przedstawić zupełnie pana zdaniem inną wersję tego zdarzenia niż komisja Jerzego Millera? Nie inną wersję. Wersji możliwych jest dużo. Ma po prostu go sprawdzić, czy wszystkie ustalenia popełnione, wykonane przy tamtej komisji były właściwe i czy nie da się w oparciu o nowe informacje jeszcze dojść do jakichś innych nowych faktów. I tylko tyle. No, nikt nie zakłada i nie powinien zakładać jakichś określonych wersji, tylko po prostu szukać prawdy i dojść do momentu, kiedy granicy. Tutaj mamy już informacje, wszystkie, które mogliśmy na tym etapie zdobyć. Koniec tematu. A nie obawia się pan, że może na końcu się zdarzyć tak, że będą dwie prawdy? Jedna prawda jednej komisji i druga prawda drugiej komisji. I nie będzie jakby takiej zgody i wiary w jedną prawdę i będziemy mieć takie dwie różne wersje. Nie wiem, przez 20, 30, 50 lat. Czy nie ma takiej obawy? No myślę, że ja raczej nie miałbym takiej obawy, bo prawda powinna zostać pokazana,
unaoczniona, wykazana i w związku z tym fakty były tylko jedne. Prawda jest tylko jedna i oczywiście, że można się zawsze spierać, jest pewien margines dojścia do prawdy i tu to może być przedmiotem jakby debaty, natomiast taka weryfikacja według mnie powinna się odbyć. Podkomisja będzie pracować, będziemy się temu przyglądać. Idźmy dalej. W Polsce były w ten miniony weekend protesty przeciwko zaostrzaniu ustawy aborcyjnej. W sprawie aborcji, jak pana zdaniem, jak się skończy ta historia? Czy większość parlamentarna przegłosuje projekt ustawy, który nie będzie dopuszczał aborcji w żadnym przypadku? Znaczy, trudno to do końca powiedzieć. Muszę powiedzieć, że mamy dwa wyjścia. Albo oddalić ten projekt ustawy i samemu przygotować projekt ustawy bardziej kompromisowy. Oddalić ten obywatelski, tak? A oddalić obywatelski. W zasadzie tutaj muszę powiedzieć, że jako Prawica Rzeczypospolitej przygotowuję też równolegle, już przygotowałem, właściwie jest podpisany nawet projekt ustawy dotyczący in vitro. No i, to o in vitro za chwilę. Dobrze. Natomiast fakt, że życie ludzkie zaczyna się od momentu poczęcia, implikuje nasze wszystkie działania w tej sprawie. I ja osobiście, moje stanowisko jest takie, żeby sprawę karania kobiet oddalić. I tutaj, żeby nie karać kobiet. Żeby nie karać kobiet tutaj i to jest, mi się wydaje, głównym tematem, bo w tych trzech tematach, o których my mówimy, kiedy powiedzmy sobie zabijanie dziecka poczętego jest możliwe, w jednym temacie nie powinno być żadnych wątpliwości. Chodzi o życie kobiety. Nie ma takiego problemu jak zagrożenie życia kobiety. Lekarze ratują życie kobiety, a to, że przy tej okazji ratowania życia kobiety może ten mały człowiek, zarodek może ulec zniszczeniu, to nie jest wtedy w żaden sposób ani karane, ani naganne. Jest po prostu wynikiem procedury medycznej. I o tym się w ogóle nie powinno mówić, bo to jest jasne jak słońce. Można mówić tylko o dwóch przypadkach. Można mówić właśnie o sytuacji, kiedy domniemane obciążenie chorobą jakąś tam właśnie tego małego człowieka i ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, na przykład gwałtu. I tu o tym możemy poważnie rozmawiać. A i pana zdaniem, jak powinno być w tych przypadkach tak, na przykład gwałtu, dopuszczalna aborcja czy nie? Według mnie nie powinna być dopuszczalna, dlatego że mamy kilkadziesiąt okien życia i kobieta oczywiście była narażona na traumę podczas, powiedzmy sobie, czynu niedopuszczalnego. Natomiast trzeba to dziecko urodzić. To jest dziecko i to po prostu musimy zmienić swoje sposób myślenia. Nauka tutaj jednoznacznie stwierdza, że to ludzkie zaczyna się od momentu poczęcia i w związku z tym urodźmy to dziecko, złóżmy je do okna życia, ewentualnie, czy dajmy matce potem możliwość wyboru, pomocy i prowadźmy sprawę. I myślę, że sprawa rozumiem. Zapytałam pana, jak pana zdaniem się to skończy, jaki będzie tego efekt, chociażby w takim kontekście, że Jarosław Kaczyński, no, który dzisiaj ma większość w Sejmie, w 2007 roku mówił, że demokratyczne, praworządne, nowoczesne państwo ma pewne limity i ograniczenia i nie może zmusić na przykład zgwałconej kobiety do rodzenia dziecka. To po pierwsze, a po drugie dzisiaj fakt pisze na pierwszej stronie, że będzie Jarosław Kaczyński rozmawiał z polskim kościołem, żeby odpuścić sprawę ustawy aborcyjnej, czyli jak rozumiem raczej się tym nie zajmować, za maturę z religii. Taki jest tytuł na pierwszej stronie. Co pan na to? Nie, no to są takie manipulacje moim zdaniem. Ale czyje? Medialne, czyli Jarosława Kaczyńskiego. Zacytowałam panu wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, fakt, że sprzed kilku lat, ale jednak jego. Sprzed kilku lat, tak, ale ja myślę, że po prostu pan prezes zdaje sobie sprawę, że jakby przyszedł czas, żeby powiedzmy sobie, wyciągając wnioski ze stanowiska nauki w stosunku do życia ludzkiego, bo to już jest coraz bardziej powszechnie jakby jasne i wiadome, że trzeba ten kompromis aborcyjny ustawić na innym poziomie. I pytanie jest takie, czy jaki to będzie poziom? Ja uważam, że bezwzględnie tutaj będzie podwyższenie poziomu ochrony życia.
Ja natomiast oczywiście byłbym gotów dostosować ten poziom do jakby możliwości takich, które by wychowywały społeczeństwo. Społeczeństwo też musi się przyzwyczajać. No dobrze, ale ja chciałam jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo tak, jak się robi badania, to większość Polaków chce, żeby to stało tak, jak jest. I uważa, na przykład 73% Polaków uważa, że w przypadku, kiedy jest gwałt, to wtedy powinna być możliwa aborcja. To z jednej strony. A z drugiej strony teraz pojawiają się takie pomysły, czy pana zdaniem to jest dobre rozwiązanie, żeby zrobić referendum w Polsce. Właśnie, żeby dać Polakom możliwość odpowiedzi na te pytania, które dotyczą ustawy aborcyjnej. Jak rozumiem, zarówno zaostrzenia, to w zależności od tych, kto by inicjował, a może też bardziej liberalnej ustawy. Jest pan za? Ja osobiście nie jestem zwolennikiem referendum, ja jestem zwolennikiem jakiegoś stopniowego jakby dostosowywania prawa do pewnych faktów naukowych i rzeczywistości społecznej, bo referendum jakby często może być takie, bo ja wiem, czy zmanipulowane i tak dalej. A w jakim sensie zmanipulowane? Czy zmanipulowane, bo ja powiem tak, na dzisiaj my mamy taką sytuację, mówię to jako katolik, że większość mediów, mimo wszystko jeszcze, większość mediów jest bardzo liberalnych. I jest ten, powiedzmy sobie, głos liberalny mocno słyszalny. Nasz głos jest mniej słyszalny. No, nasza dzisiejsza rozmowa nie jest akurat dowodem na tę pańską tezę, ale niech nie, będzie. Nie, dzisiejsza nie. Ja mówię tylko globalnie, dlatego że, powiedzmy sobie, to jest akurat może i odwrotnie, ale jest to sytuacja, jaka jest na dzisiaj. I nie mamy, że tak powiem, do końca tej, ta przestrzeń, że tak powiem, medialna, no jest nie tylko, przecież możemy ją ograniczać do Polski, nie? To jest szersza przestrzeń medialna. Dobrze, to panie pośle, to idźmy dalej. Co z tą nową ustawą in vitro? Właściwie mamy bardzo nową ustawę in vitro, której nie można było uchwalić w polskim parlamencie przez wiele lat. Pan mówi, że pracuje pan nad i przygotowuje nową. Jest przygotowana nowa ustawa. W ustawie tej w zasadzie zasadniczym elementem jest to stwierdzenie, że może powstać jeden zarodek. Jeden zarodek, bo to jest człowiek, zaczyna się od momentu poczęcia. W związku z tym jeden zarodek implantowany do macicy i dalej następuje po prostu już działania naturalne związane z przyjęciem albo odrzuceniem zarodka. To już jest jakby dalsza sprawa. Natomiast nie ma tego elementu manipulacji zarodkami, bo mrożenia, tak? O to panu chodzi głównie, tak? Przetrzymywania? Mrożenia, przetrzymywania, ale jest jeszcze etap taki, że się tworzy kilka zarodków i na przykład w przypadku kobiet starszych też mówię o więcej niż 5, i wtedy się te zarodki obserwuje, eliminuje się słabsze i tak dalej. No co to jest eliminowanie słabszych zarodków? To jest po prostu eugenika. A ma pan dowody na to, że tak jest? Nie, to nie. To nie są dowody, nie mam potrzeby mieć dowodu, są fakty, bo w ustawie poprzedniej jest informacja, że po prostu ze zarodki usuwa się zarodek. No to po prostu co się robi? To jest niszczy się życie człowieka, nie? Usuwa się zarodki. Dobrze, a niech mi pan powie, jeden zarodek do in vitro, ale to powinna być procedura refundowana z budżetu państwa, czy nie? Czy powinna być refundowana? Ja myślę, że nie powinna być refundowana. Są lepsze, są lepsze i tańsze metody. Rodzinom, które nie mogą mieć dziecka. Ale proszę panią, gdyby pani, jest metoda tak zwana naprotechnologia. Można się dyskutować, co to za metoda, ale jest to metoda, w której lekarze badają konkretne przyczyny niepłodności. Tutaj, no zgadzam się, ale to, czy jedno wyklucza drugie? Nie, nie wyklucza. Nie wyklucza, tylko tamta metoda jest kilkakrotnie tańsza. Jest metodą kilkakrotnie tańszą, więc w związku z tym, jeżeli refundować, to metody kilkakrotnie tańsze, a nie drogie metody, takie jak jest in vitro. Będzie większość w parlamencie dla nowej ustawy o in vitro? Jesteście dogadani? Nie wiem, pan z Jarosławem Kaczyńskim, pan lider pańskiego ugrupowania? Jestem przekonany, że będzie większość dotycząca in vitro, bo tam i posłowie z Kukiz 15 też
podpisali się i PSL się podpisuje pod tym. Także myślę, że to będzie w jakimś sensie ponad podziałami projekt ustawy. My po prostu zmieniamy, my nie likwidujemy starej ustawy, my zmieniamy zapisy tej ustawy ograniczającej manipulację dzieckiem. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.